Śmiem twierdzić, że spoczynki w Duchu Świętym, jeśli są prawdziwymi spoczynkami, a ich jest niewiele, tych prawdziwych, większość to nakręcenia emocjonalne i zły duch bardzo boi się namaszczonych rąk, szczególnie kapłańskich, więc jak kapłan nakłada ręce i ktoś pada, niekoniecznie pada w Duchu Świętym. Po prostu pada. Kapłan powinien jeszcze przez chwilę nad każdym, który upadł, się modlić, aby rozeznać, jakie duchy spowodowały upadek. Czy to jest emocje, nakręcenie, popisanie się. Wiecie, my jesteśmy bardzo wrażliwi na te rzeczy, nie? I wielokrotnie widzimy na przykład takie sytuacje, które mogą być lekko komiczne, nie? Na przykład niektóre panie. Akurat to zawsze z paniami się dzieje, nie wiem czemu tak. Na przykład, nie? Przychodzi, już się chwieje ładnie, nie? Bierze ładnie, dobry zamach, osuwa się, nie? I wiesz, raz czy drugi byłem świadkiem takich komicznych zachowań, że myślałem, że padnę, nie? Bo idę dalej, ale mówię, ach, jeszcze się pomodlę przez chwilę, nie? I widzę, że pani sobie leży i poprawia ładnie tutaj, wiesz, berecik, nie? Żeby ładnie leżeć jakoś tak, nie? Żeby teraz... Mówię, no jaki upadek w Duchu Świętym, nie? Inna pani znowu kątem oka patrzy, nie? Czy wszyscy patrzą, jak ona leży, nie? Ja patrzę na nią, ona... Nie prześmiewam spoczynku w Duchu Świętym. Mówię tylko o sytuacjach komicznych, gdzie człowiek sam po prostu chce, że tak powiem, być w centrum uwagi i to nie są żadne spoczynki. Kiedy zły duch nie chce, aby kapłan dalej się modlił mocą wstawienniczą z nałożeniem rąk, powoduje upadek. Dlatego trzeba jeszcze przez chwilę pomodlić się i zobaczyć, czy nie ma jakiejś manifestacji. Jakie są owoce tego upadku? Dlatego jeszcze raz chcę powiedzieć, że kiedy ludzie upadają w Duchu Świętym, to, jestem o tym przekonany, dzieje się to szczególnie przez pośrednictwo anioła. Że anioł dotyka człowieka i to przyjście anioła, dotknięcie anioła jest tak obezwładniające Bożą obecnością, że oni upadają na ziemię. To jest bardzo ciekawe w rozeznawaniu, ponieważ jeśli upadki mają miejsce i są autentyczne, nienakręcone, to zobaczcie, jeśli rzeczywiście przychodzi anioł, to może być to anioł z nieba, który otwiera cię na działanie Ducha Świętego, albo może być to dotknięcie przez złego ducha, który powoduje upadek.